tutaj naszych sąsiednich wójtów, których dzisiaj niestety nie ma, bo ich zatrzymały obowiązki, czyli wójta Zygmunta Litwiniuka i Jerzego Trocia z Skodnia. Bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom za zorganizowanie tego wszystkiego, kolegom strażakom za pomoc w rozwiezieniu, panom z Wojska Polskiego, dziękuję serdecznie, że jesteście z nami i również dziękuję za waszą pomoc i chęć pomocy tutaj naszym mieszkańcom. Dziękuję wam serdecznie, mam nadzieję, że ogrom tej pracy waszej opłaci się w takim sensie, że no jednak to dobro powraca i żeby do was wszystkich to dobro też wróciło w jakiś sposób i żeby życzymy sobie też tego, żeby w każdym roku było tak naprawdę coraz mniej tych osób, którym trzeba pomóc, bo to, że pomagacie, to jest piękne i naprawdę szlachetne, ale życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby tej pomocy było trzeba jak najmniej. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i tak trzymać. Super. Gmina Słowatycze w tym roku włączyła się w Szlachetną Paczkę. W tym roku jest troszkę inaczej, ponieważ mamy swój własny sztab w gminie. Zwykle było tak, że wyłączaliśmy się do sztabów w gminach sąsiednich, a w tym roku to u nas jest sztab i można powiedzieć, że obsługujemy trzy gminy: Słowatycze, Kodeń i Tuczne. W tym roku jest to wiele więcej rodzin, którym pomagamy. Jest to 19 rodzin, także o 6 więcej niż w tamtym roku. Bardzo dużo fajnych, potrzebnych, przydatnych prezentów, dużo wolontariuszy, ale też ludzi dobrej woli, którzy wspierają tą Szlachetną Paczkę. I tu zarówno wszystkie instytucje gminne, zespół szkół, ale osoby prywatne, które z wielkim sercem i poświęceniem nas tutaj wsparły, zarówno jeśli chodzi o mobilność, czy przywożenie, odwożenie, pakowanie tych prezentów, jak również oczywiście datki w formie rzeczowej i finansowej. Jestem liderem rejonu Słowatycze i działamy tutaj w tym roku. Tu jest moja prawa ręka, bez której by się to wszystko nie odbyło. Pani Małgosia pomogła mi po prostu ze wszystkim. Ogólnie rzecz biorąc mamy 13 wolontariuszy, mamy 19 rodzin i działamy prężnie. Od 3 dni przygotowujemy się tutaj, przystrajaliśmy ten magazyn. I co? I przyjmowaliśmy darczyńców, którzy przywozili paczki. Wielu. Było bardzo wielu darczyńców, też bardzo byli zadowoleni przyjeżdżając tutaj, podobało im się bardzo u nas. I co? I powiedzieli, że na pewno... Nasz rejon będą wybierać ponownie, tak, bo im się bardzo spodobało. Jeszcze może tylko dodam, że nasz rejon obejmuje 3 gminy. Gmina Słowatycze, gmina Tuczna i gmina Kodeń. I jesteśmy w Słowatyczach pierwszy raz jako rejon. Udało nam się jakoś wywalczyć i dlatego tak podjęłyśmy to wyzwanie i starałyśmy się poprzeczkę podnieść wysoko, żeby ten rejon jednak tutaj się utrzymał na kolejne lata. Rodziny są z 3 gmin, z Kodnia, Stucznej i ze Sławatycz, a przy rozwożeniu paczek, jak już będziemy jeździć do tych rodzin i je dostarczać, pomagają nam nasi strażacy i panowie z wojska, którzy tutaj stacjonują przy granicy w związku z obecną sytuacją, też postanowili się zaangażować i pomóc nam w dostarczaniu tych paczek. Też dołączyli się do paczki, którą organizowała gmina, bo gmina też wybrała rodzinę i rodzinie paczkę zapewniała i właśnie panowie z wojska też się do tej paczki dołączyli. To tak, te sprzęty tak. AGD do wielu dołączone, plus takie podstawowe artykuły, żywność, środki czystości, które się powtarzały prawdzie w każdej rodzinie. Jeszcze ja bym podziękowała od razu naszym sponsorom, którzy zapewniają nam tutaj jedzonko bardzo smaczne i w dużej ilości. Jest to Dom Pielgrzyma w Kodniu, tam od Ojców Oblatów i Spółdzielnia Wspólna Chata Stucznej. Torcik upiekła jedna z wolontariuszek, pani Ewcia, i ona piecze torty, więc wyszło jej to całkiem dobrze. Wygląda ten tort też bardzo ładnie, mamy nadzieję, że smaczny też będzie.